Cześć! Zgarduję coraz lepiej, więc wzgórza też będą planowo. Coś dziwnego się tutaj wydarzyło, bo jak weszłam do rodziny to wszyscy są zresetowani i jeszcze jakieś takie inne dziwne rzeczy się dzieją, coraz będę musiała zbadać. I się zastanawiam, czy nie pobierałam jakiegoś bardziej inwazyjnego moda ostatnio, ale jedyne co mogę sobie w tej chwili przypomnieć to raczej to, że usunęłam jakiegoś moda, bo usunęłam Simblendera. I nie wiem, czy to dlatego. Po modernizacji parę miesięcy temu pamiętam, że też miałam coś takiego, że do każdej rodziny, jak weszłam, to wszyscy byli zresetowani. Dlatego, że właśnie niektóre mody wyjęłam, niektóre wgrałam nowe, i, i trudno powiedzieć, co dokładnie to spowodowało. Ale tak to czasami działa. Ci, co powinni być już w pracy, nie są w pracy, czyli Sandra będzie musiała iść do pracy. Znaczy, ona jeszcze nawet nie zaczyna, tylko po prostu już akurat jechała. Do pracy, albo siedziała w samochodzie, albo właśnie dopiero co pojechała, nie? E, także jeszcze zdąży. Ale najbardziej mnie zastanawiają ci ludzie, te NPC w tych brązowych ubraniach. Nie wiem w ogóle, co tutaj się stało. Nawet nie kojarzę w ogóle, co to jest za profesja, że tak powiem. Aż się zastanawiam, czy kurde, e, w ogóle włączać tutaj rozgrywkę, no nie? Czy wyłączać pauzę w ogóle. Aż się boję, co tu się stanie. Czego oni chcą? No ale dobrze, dziewczynki też w sumie dziewczynki i Jasper muszą iść do szkoły, a z tego co widzę, nie mogą iść y, tu. Y, więc y, też nie idą na piechotę sobie i spoko. A on nie ma opcji, żeby iść na piechotę, bo on jeszcze nie poszedł do autobusu. A to pewnie dlatego, że one powinny w tym autobusie już siedzieć. A zaraz o Boże. To nie jest kierowca autobusu ten ten Sim. Ej, bez skitu, przecież... no tak, oni mają takie brązowe ciuchy. Boże, co tutaj się za... co tutaj się zadziało? To jest bardzo dziwne. Kierowca autobusu was poprowadzi do szkoły, tak czy inaczej. No, Castora to bardzo rozbawiło. Ta sytuacja. Nie no, cieszę się, że nic się nie zepsuło ogólnie, jakoś bardziej. Tylko możliwe, że wygenerowało się więcej NPC-ów prowadzących autobus, i to jest Leciusieńko niepokojące, bo chyba nie powinni się generować, ale no okej. Okay. Chyba, chyba gra będzie żyć. Najwyżej na wszelki wypadek po rozgrywce. Akurat kończę turę w dzisiejszym odcinku, więc może tak symbolicznie sprawdzę miasto czekerem, czy na pewno wszystko jest okej. Okay? Jeszcze przypilnuję, czy ktoś nie powinien do pracy iść. Nie, oni mają na popołudnie, więc git. No dobra, to co? W tej turze Jasper będzie już nastolatkiem. Eee, dziewczynki jeszcze trochę. A tak poza tym, no to w sumie proza życia, jak zawsze, nie. Dobra, ty sobie grasz, a czy ty nie masz czegoś. O nie masz. Przyjaciela masz zdobyć. Więc Joshua tutaj widzę, że średnio. Nie no, mógłbyś sobie wykorzystać tego Josha w sumie ym, i utrzymywać z nim te przyjaźń, mimo że on jest zamrożony na uniwersytecie. Bo tak będzie najłatwiej ci rzeczywiście no, mieć potrzebnego przyjaciela. Zresztą do niego możesz zadzwonić w każdej chwili. Gdzie jest telefon? Gdzie jest telefon? No co za debil! Przecież wszyscy komórkę mają tutaj. Dobra, zadzwoń do niego z komórki, ale ten telefon komórkowy to nie jest najlepszy pomysł, jak się okazuje. Właśnie ja miałam zawsze takie podejrzenia, że te komórki to tak nie do końca dobrze działają chyba w tej grze, bo okazuje się, sama tego nie testowałam, co prawda? Ale pisaliście mi, że jak nie ma telefonu stacjonarnego, tylko Steamowie mają same komórki to gra traktuje jakby z perspektywy innej rodziny, jeśli chce się do nich zadzwonić, to gra traktuje y, ich dom jako dom bez telefonu. Więc wyskoczy normalnie powiadomienie, że ten SIM nie ma telefonu. Kiedy ma w kieszeni komórkę w każdej chwili swojego życia, nawet jak bierze prysznic, ale no no nie ma jak coś, no nie? Także chyba ten telefon domowy jednak będzie lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza że ja jestem tak mega przyzwyczajona do tego. E, że zawsze szukam tego telefonu w tym domu i e, tak, i o, nawet mu się coś spełniło, spoko. Komórek moi simowie praktycznie nigdy nie posiadają i no. Uuu, co tu, Lagagu? Ojej. Kogoś nowego chcesz poznać? Może na czacie ktoś siedzi? A weź zobacz. Mogłaś tych wygenerowanych kierowców autobusu sobie poznać. Chociaż nie wiem, czy to jest, jest bezpieczne poznawać kierowców autobusu akurat. No właśnie, to, że się wygenerowali, to jeszcze nie może być, nie musi być jakieś niebezpieczne specjalnie. Bardziej myślę, że gdyby jakąś relację ktoś miał z tymi simami, to byłoby o wiele gorzej. Bo prawdopodobnie oni mają jakieś niepełne dane czy coś, nigdy nie wiadomo. Myślę, czy on powinien tu być, a może tutaj bym go położyła. O, niech mają taki jeden wspólny telefon, już dobra. Niech tak będzie, że jak będzie do kogoś ktoś dzwonił i będzie trzeba go wołać, no to chociaż tyle, że nie będą sobie do domów wchodzić, tylko w tej wspólnej przestrzeni będzie ten telefon, więc będą zawsze po prostu w kuchni rozmawiać i spoko. Jakoś bardzo mi nie przeszkadza to, że posiadają te komórki, ale raczej jakby o ile nie będą mnie dzwonki denerwować, jak będzie telefon dzwonił, bo to dzwoni 500 dzwonków na raz, to, to zostawię te komórki, a więc czasami będę mogła zadzwonić jak kliknę na SIMA, a czasami normalnie na telefon i, i też fajnie. To nie jest Twoja łazienka, ale dobrze, wysraj się, czemu nie? A tam też grać tam poszła, zamiast poznawać ludzi. Ale spełniło jej się i już nie jest taka nieszczęśliwa, to dobrze. Trochę jest samotna. Może nie spróbuje też do kogoś zadzwonić. Czasami jeszcze może być słychać, że tak lekko mi się głos załamuje i to są te momenty, kiedy strasznie chce mi się kasłać akurat jak mówię. <grym> Tylko czy ty masz z kim rozmawiać w ogóle? Znaczy no, jakby możesz zawsze zadzwonić po prostu do stokrotki. Yy, ona chyba pracuje, ale może akurat nie będzie w pracy, a może ona już nie pracuje, nie wiem, ja już nie ogarniam. Ona pracowała, potem nie pracowała i potem znowu pracowała i nie wiem, czy już znowu nie pracuje, czy jeszcze pracuje. Chyba pracuje w gastronomii chyba teraz. No właśnie. W gastronomii o tej porze oni zazwyczaj chyba po południu wtedy pracują, ale no dobrze. No dobra, no to porozmawiaj sobie z Kastorem w takim razie. No Przecież masz tu kolegę. Jesteś co prawda w seksaśnej piżamie, ale... Sandry nie ma, nie zobaczy. Jeszcze chcesz z nim tutaj się zabawiać. Więc nie wiem, jakieś przepychanki czy coś. A potem mogłabyś się w sumie ubrać bez wstydnico. A nie, bo do pracy idziesz. To pograj w te przepychanki i potem możesz. E, no. No już telefonik dzwoni, tylko oni akurat do pracy idą. Czekaj, to najpierw przepychanki. No ile wy rozmawiacie? Boże? Nie. Dobra, chyba jednak zrezygnujemy z, te, z tych przepychanek, coś mi się wydaje. Telefon dzwoni, a nikomu komórka nie dzwoni jednocześnie. A, bo to pewnie nie do tego Sima. W sensie pewnie telefon nie dzwonił ani do Kastora, ani do Julki, tylko do kogoś innego z tego domostwa. Rzeczywiście, to tak działa. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę jak Jasper będzie wyglądał jako nastolatek. Na razie ma taką śmieszną buźkę. I kurczę, jako nastolatek, teraz dopiero dostaliście spadek, ok? Może to jest konkretna godzina na to? Nie wiem, w sumie. Um, wydaje mi się, że on jako nastolatek może już wyglądać naprawdę fajnie. Że teraz taki jeszcze się wydaje, że taki jest troszeczkę dziwny, jakieś takie dysproporcje widać, ale mam wrażenie, że jednak mimo wszystko będzie taki całkiem uroczy. Oczywiście jakaś szarla tutaj wlazła. I jeszcze Galagera nam tutaj brakuje. Te gazety, te otomasy. Kto tam High Stranger? Tam był Zander, a to, to do Sandry chyba w takim razie, nie? W sumie, no, oni już dosyć długo się chyba nie kontaktowali. No to zamiast tutaj pięknie grać, to mogłabyś w sumie zadzwonić do brata. On jest raczyskiem, czyli powinien mieć albo założenie rodziny, albo zdobywanie wiedzy. I taką ma bardzo tę osobowość, taką praktycznie pół na pół. Aha, identyczną jak Castor. Czy ja już tego kiedyś nie... Nie, nie widziałam? Tylko, że Kastor jest panną. A ma identyczną osobowość. Także Kastor ma niezgodną osobowość ze znakiem Zodiaku, co u stworzonych przez twórców Simów jest dosyć częste. Ale no i u urodzonego Sima, no to już nie jest chyba możliwe, żeby był niezgodny znak. E, więc zresztą to wygląda totalnie jak osobowość e, tego. E, no, raczyska. O, jaki piesek ładny nam przyszedł, siema. No tak, musiały się wygenerować nowe psy, bo przecież adoptujemy, znajdę ostatnio ciągle. Czy ktoś jeszcze tutaj y, nie miał pomocy z pracą domową? Prawdopodobnie dziewczyny nie miały w ogóle. Ojej. A nie, tutaj już było. A czy tutaj było? Jezu, ile ty ludzi A, też było. No to spoko. No w sumie tak, to nie jest pierwszy raz, kiedy do szkoły poszły przecież. No, Jasper nie miałeś filmu oglądać kiedyś. W sumie już sobie. O, idzie sobie, to dobrze. W sumie już, już masz zabawę. Nie odrobiłeś lekcji ostatnio. A może specjalnie? Ja już nie ogarniam. Nie no, dobra, na razie sam możesz mieć. Jeśli chcesz lekcję odrabiać, to odrabiaj, no. Możesz mieć dobre oceny przecież. Nie każdy musi być przeciętny. Dobra, ty potrzebujesz logiki i techniki, no to halo. <ścoughs> Ej, jak taki spadek dostaliście. No, babo, no nie jedz. Nie, nie, nie napychaj gęby, no. Jak taki spadek dostaliście bez sensu, to ja wam po prostu kupię nową lodówkę. To trochę więcej na to hajsu pójdzie, niż na kupienie jedzenia. Chyba, że wam, wam bym kupiła może lepszą lodówkę w sumie. Czasami zapominam, że są lepsze lodówki niż ta, bo w podstawce ta była najlepsza. A może ta taka kremowa? A nie, to tu, tu, tutaj nie ma kremowej, to tutaj jest kremowa. O właśnie, taka. No pasowałaby tutaj, ale nie, bez przesady. Za dużo tego kremowego. Biała lepsza. Do kuchenki. Nie, kuchenka też jest w sumie taka kremowa lekko. No ale umywalka jest biała, co prawda najtańsza. Można by było też ją wymienić teoretycznie. No i znowu żre, no. To już weź spaghetti podaj. A ja im tam każę... O nie! Ja im tam kazałam film oglądać, a ja chciałam, żeby one się nie lubiły. Żeby to było takie śmieszne. To może... W sumie może zrobimy taką sztampową historię, że będą się przyjaźnić jako... W aparatce coś takiego było i też między blondynką i rudą, bo między Sharon i Niną, że w dzieciństwie się bardzo przyjaźniły, a tuż przed staniem się nastolatkami się o coś strasznie pokłóciły, Jakąś totalną głupotę oczywiście i, i w ogóle totalni wrogowie potem. Ruby! Ruby, 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 Ruby! Gdzie ty masz pracę dom... Aha. Aha! To jest bardzo ciekawejszy. A, bo ty nie masz tego zrobionego. To proszę zrobić. Aha, a ona chyba nie może położyć u siebie tej pracy domowej na tym biurku, albo po prostu nie skapnęła się, że to oznacza, że ma tutaj kłaść. Nic nie szkodzi. Może być i na podłodze. Byle było w jej pokoju. A ty już odrobił lekcję? Tak, wszystkie? Okej. Okay. Zastanawiam się, czy tej łazienki, tych dwóch łazienek nie połączyć w jedną. Bo one fajnie wyglądają, że są takie symetryczne, tylko że ze względu na tę symetryczność tutaj może być tylko wanna. Bo jak wstawię wannę prysznic, to on musi w tę stronę stać i już to nie będzie wtedy tak ładnie. Ale przede wszystkim nie chciałabym, żeby ta jedna łazienka była oddzielona tak, że tylko z sypialni rodziców można tutaj wejść, bo to trochę jest bez sensu. Żeby dzieci po prostu na górze mogły. No jako, że Rubi ma pokój na górze, no to trochę jest niewygodnie tutaj. E, bo musiałaby na dół najlepiej schodzić, żeby wziąć prysznic przed snem, albo włazić ludziom do sypialni. Ludziom, boże, rodzicom do sypialni. Rodzice versus ludzie. No, coś takiego chyba będzie całkiem okej. Okay. Też drzwi przeniosłam w to miejsce. To w takim razie tutaj sobie wymienimy ten prysznic na trochę nowszy. W ogóle całą tę łazienkę tak naprawdę bym chętnie wymieniła. Oni mają teraz tyle hajsu. Że można by było sobie to wykorzystać. Kastor. Przyszłam tu tylko zakroplić sobie ręczniki. A. <gryw> Najpierw się wysrał, teraz się umył. No, po prostu wszystko nie u siebie. Wszędzie tylko nie u siebie. Czy oni się barbnęli w ostatniej turze? Mogłam zapomnieć. A w sumie mają dosyć dużo energii. On miał chyba nawet pragnienie wcześniej, ale już mu przeszło. <gryw> Zdarza się. Ta w ogóle się boi, że wszyscy umrą. Paranoiczka. No, sporo umiejętności ma do nauczenia się. To nie wiem w sumie, czy y, ma czas na takie głupoty jak Barabara. Psz. A, bo ja ostatnio im urządziłam ten gabinet tutaj. I oni po tym już nie mieli w ogóle hajsu. A teraz mają kurde 8 tysięcy w ogóle na luźno. Morty im za dużo dał. O nie, sobota. FU! Nie lubię. Zupełnie przeciwnie do prawdziwego życia, oczywiście. Dobra, niech ktoś zrobi. Jasper, Jasper, nie. Nie, bo tym jest zmęczony. No, weź, zlituj się, dziecko. A ta już gdzieś. Co, to, to nie jest twój tatuś, idź sobie. Niech ktoś zrobi pyszne śniadanko. A może ktoś potrzebuje gotowania do pracy? Nie? Nie? Julka jest nauczona teoretycznie, ale no, ogólnie może potrzebować kiedyś. Ale no dobra, już Sandra tutaj jest najbardziej rodzinnym simem, więc niech ona zrobi śniadanko. Pysznej kawki życzę. Ktoś idzie do pracy dzisiaj? Ktokolwiek? O, dobrze. Kuba jedyny kurde. Z rigczem. Z rigczem i w bombelkach. O, ten teraz dwóch przyjaciół potrzebuje. Okej. Okay. A on nie dostał awansu. To co tutaj się zadziało? Kto stracił przyjaciela? Tylko niekoniecznie musiał być on. On przecież z Joszem sobie tutaj odnowił. Dziwne. O, czekoladowe naleśniki, dziękujemy. Mówiłam, że pyszne śniadanko będzie dzisiaj. Ta loser, kurde, podała wszystkim, a sama nie ma co jeść. Pff. Dlaczego podałaś dla sześciu? A, no tak, tutaj jest siedem osób. Ktoś musi nie zjeść. Dobra, czekaj, bo tu... Kuba po Kastorze będzie jadł, bo Kastor jest najmniej głodny, więc on sobie może równie dobrze soku się napić i, i też będzie spoko. W ogóle, jak oni zamierzają tak e, jeść, znaczy jak ja zamierzam im ustawiać, tak żeby jedli i śniadanie zawsze razem, to oni koniec końców wszyscy i tak się mega zaprzyjaźnią, więc e, popsucie relacji między Rubi i e, Eleną będzie dosyć trudne. Więc będę musiała jakoś to. No, sobie bardziej zaplanować, że tak powiem. Znaczy, właściwie tutaj Ruby już skończyła jeść i, i ma wszystkich gdzieś i poszła se e, siku zrobić. Więc. Y, więc w sumie, no, można. Pitoszki, 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 pitoszki. Podręcznik ornitologiczny. Pitoszki z kosmosu. Co ty tam chcesz? Charyzmę, ale dzieci nie mogą się uczyć charyzmy. To jest właśnie takie śmieszne, że. Małe dziecko może się nauczyć charyzmy i spoko, ale y, dziecko nie ma za bardzo jak. Nie, nie może ćwiczyć żadnych przemów ani... Ewentualnie może się nauczyć charyzmy tylko z tego takiego mini golfa, który się dostaje w karierze biznesu. chyba da się dać lekcję dziecku na tym, ale no, to jest jakby wyjątkowa sprawa. Nie Nie każdy to ma i nie można tego sobie tak po prostu bez kodów ani bez y, odpowiedniej kariery zdobyć. Więc, ym, więc to jest takie śmieszne, że oni mają pragnienie, żeby zdobyć punkt charyzmy jak no, nie mają jak. I to nie jest wcale takie rzadkie, żeby wyskoczyło im to pragnienie. Bo ogólnie Simowie, też i dorośli, i nastolatkowie mają czasami po prostu tak znikąd nagle to pragnienie, żeby mieć punkt charyzmy, nawet jeśli są nieśmiali albo coś tam. No, ona jest akurat super nieśmiała. Także jeszcze lepiej. Boże, Rubi ma totalnie inną osobowość w ogóle niż rodzice. Znaczy, no, już ustaliliśmy, że to w dużej mierze jest losowe, albo nawet i całkowicie. Chociaż akurat między Jasperem i Castorem jest to dosyć zastanawiające, że oni mają dokładnie identyczną osobowość. Także chyba jednak mniej losowe to jest, niż mi się wydawało, jak robiłam film o genetyce. Może jednak można Simspedii ufać, ale no, Rubi jest inna. O, Elena pięknie teraz wygląda z tymi prześwitującymi włosami i oczywiście y, okularami, nie prześwitującymi z kolei, a nie, chcę mi się jej resetować. Powiem wam, że mam teraz pewną zagwostkę i na chwilę nawet zatrzymałam grę, żeby coś posprawdzać, bo y, bardzo chciałabym utrzymać jakby tradycję z tym moim systemem wybierania aspiracji, ale też chciałam zeswatać Jaspera z Eleną. I tu pojawia się pewien problem, bo oni są dosyć różni pod względem osobowości, no i będą też dosyć różni pod względem aspiracji z tego względu, bo on będzie miał wiedzę albo rodzinę, jeszcze nie zdecydowałam, ale bardziej się skłaniam w stronę rodziny, bo chcę rzeczywiście tę populację zwiększyć w tym kolejnym pokoleniu, więc to mi się przyda, a u niej z kolei myślę, że poszłabym w popularność. Waga często ma romansowanie, ale ona jest bardzo uprzejma i z tego względu raczej dałabym jej tę drugą opcję, czyli właśnie popularność. No i te aspiracje nie współgrają jakoś fantastycznie. Jest minus 17,5 punkta, jak się połączy te dwie aspiracje, więc chemię mogą mieć dosyć słabiutką, ale naprawdę chciałabym zachować. Ten system, i, i nie wymuszać jakby jakiejś aspiracji, która w ogóle nie pasuje do osobowości czyjejś, tylko po to, żeby kogoś wyswatać. Także y, chyba zobaczymy po prostu, jak to będzie. Jeśli Jasper miałby wiedzę, to y, byłoby i tak tak samo. W sensie ten konflikt aspiracji byłby dokładnie taki sam. Dlaczego oni ciągle sobie pokazują na krocze? Czy to jest jakaś sugestia? Jak chcecie, no to jakby ja, ja wam nie mogę zabronić, no nie? Mnie to jest na rękę. O, już się zaprzyjaźnili. Mieli jakąś w ogóle prawie że zerową relację. Posadziłam ich na kanapie, zaczęli gadać i już przyjaciele. Kto tam śpi? Chrapanie jakieś słyszę. Gdzie tu ktoś śpi? Kastor! Czemu? No, wreszcie będziesz fit, Sandra. Joga się przydała, tylko że dziecko zablokowałaś. No, nagrywam to na raty. Czasami mi się tak zdarza. I teraz następnego dnia odpaliłam sobie znowu dwójeczkę, i jakoś tak w otoczeniu zaczęłam machać dziwnie kamerą, i coś fajnego tutaj zobaczyłam. Mianowicie tutaj, w tym miejscu, jest takie coś. I to mi się strasznie podoba. Stwierdziłam, że herbatnikowa mogłaby tu mieszkać. To mnie zadziwia, bo na standardowej kamerze niezmodyfikowanej, e, nie da się tutaj w ogóle dotrzeć. Więc zastanawia mnie, jak sami twórcy w ogóle to tutaj zrobili. Znaczy, no okej, okay, no twórcy mogą wszystko zrobić, tak? Ale, ale to ciekawe, że no, te palemki są normalnie wstawione no tu, nie? I te fale i tak dalej, więc ciekawe, ciekawe. No dobra, wracamy. Wszyscy są w ogóle rozregulowani to do spania w tej chwili, bo jak dogrywałam przez noc, już w ogóle bez nagrywania i tak dalej, już tylko dosłownie miałam ich położyć spać i poczekać do rana, żeby mieć gotową już tutaj grę na następny dzień. Ale w którymś momencie coś, coś mi przyszło do głowy, że ja tutaj sobie właśnie dogrywam tak bez nagrywania i w ogóle, a co jeśli by przyszedł włamywacz? Więc rozejrzałam się, czy jest tutaj w ogóle alarm i alarm był tylko w tym miejscu, więc dostawiłam alarm jeszcze tutaj u nich w domu, żeby też, też mieli i na tej wspólnej przestrzeni też, no bo tutaj w zasadzie też coś można ukraść, nie? chociażby lodówkę czy coś. Zresztą włamywacz i tak zawsze wchodzi do domu najpierw, zanim pójdzie na przykład samochód ukraść, więc tutaj bym mógł sobie wejść spokojnie, także tutaj też jest alarm. No i jak wstawiłam te alarmy, to nie minęły nawet 3 minuty simowe i autentycznie przyszedł włamywacz. I kawałek tego nawet nagrałam, właśnie jak tam bili się, ale no po prostu tak mnie to rozwaliło totalnie. Że tak, o właśnie siema, ma. Tak, tak sobie pomyślałam kurcza co jeśli łamać żeby przyszedł? I tutaj alarmów nie ma, tak do końca, nie? I, I przyszedł, przyszła właściwie. Baby, I'm so mystified by how this city screams your name. Aha. Tapla się w bąbelkach i myśli o barabara. No spoko. Ups. W ogóle myślę, żeby przebrać Sandrę. Teraz tak jakoś mi przyszło do głowy. Ona jest w sumie kurczę, w połowie drogi już praktycznie. No, bo ona takie te dresy nosi i w ogóle i to było bardziej w sumie. To było bardziej strój tak na bycie mamusią, a ona już w sumie te dzieci ma dosyć duże, więc, więc myślę, że można by było troszeczkę jej zrobić jakiś taki makeover. Dobra, czy wszyscy już się wyspali czy coś? Julka, weź już wstawaj. Ta niech troszeczkę, jest strasznie głodna, ale niech troszeczkę jeszcze pośpi sobie. Ale no dobrze w sumie, chociaż że te dzieci się wyspały tak porządnie, że spały do późna, to nie będą musiały drzemać w środku dnia. Jak jest wolne, to muszą zawsze na drzemkę iść, bo tak to o 17 by musiały iść spać. Także teraz spokojnie do wieczora wytrzymają. Baby, I'm so O nie! O nie! <noise> Najlepsze przyjaciółki, jeszcze przytulaski jakieś. Kurde, one się mają nie lubić potem. A mi będzie tak szkoda je kłócić, no. Je, je kłócić, je skłócać, nie wiem, cokolwiek. Dobra, Sandra, wystarczy tych śpiulków. Nie ma żadnego śniadania. Castor, weź kurde, bądź mężem dobrym przez chwilę. O, i to ściki podaj, będzie fajnie. No, ale już się biją w sumie, więc <noise> może jednak się skłócą. Sandra, mąż ci robi śniadanie. Nie rób czyli konkarne teraz. Serio? No, przestań gotować to, no. Babo, babo jędzo. No, ja wiem, że jesteś głodna. To tu masz jedzenie, o. Możesz dwa zjeść, albo trzy nawet, jak chcesz. Mógł podać więcej tych tostów, ale dobra. Niech robi zje tego w takim razie. To Sandra później sobie po prostu coś jeszcze zrobi do jedzenia. A niech sobie nawet to czyli konkarne zrobi. No już tam niech jej będzie. Co wy robicie? Co wy. Co? Nie rozumiem, co się tu dzieje. Przecież ty jadłeś. Mhm. Nie wiem, co oni odwalają. No dobrze, jedzcie co chcecie, ale co z Jasperem? Jasper nie ma jedzenia. Trochę zjadł. On po prostu jest starszym bratem i odstępuje jedzenie siostrze i w ogóle młodszym osobnikom. No i przypaliła. Ech, a ona to podała, o kurczę, czarninkę. Ale gdzie ty to? Dlaczego tam? Nie podawaj tego, sama zjedz takie niedobre. No dobra, Jasper za godzinę będzie miał urodziny. Chcę sobie zdobyć punkt umiejętności i się zastanawiam, które umiejętności Aha? Działasz, nie działasz? Nie wiem, nie ogarniam. Okej, okay, Shadowplay mi się coś zaczął krzaczyć i niby działał, ale wolałam nie ryzykować, więc nagrywam resztę OBS-em. To było bardzo dziwne, nie zdarzyło mi się to wcześniej. Tak, jakby mi, nie wiem, miejsce na dysku zabrakło czy coś, ale to nie był problem, więc jakby, nie wiem, dziwne. No w każdym razie Jasper już zdecydowałam, że będzie miał założenie rodziny. Jeśli chodzi o te kwestie, właśnie chemii między nim i Eleną, to zobaczymy po prostu, jak będzie. W sensie jest szansa, że będą mieli i tak jakiś jeden piorun czy coś, jeśli się to dobrze wszystko jakoś tam poustawia. Więc zobaczymy. Spadaj krowo. Postaram się ustawić to najlepiej, jak tylko się będzie dało, z tymi dwiema aspiracjami, ale zobaczymy. No, jak, jak nie będzie im specjalnie, no, tam. I skrzyć między nimi, to, to sobie damy spokój i jakoś inaczej to zwiążemy. A jeśli będzie chociaż ta jedna błyskawica, to myślę, że spoko. W sumie między Kubą i Sandrą przecież jest dokładnie taka różnica, nie, właśnie, że jest popularność i założenie rodziny, a oni w sumie jedną jeden piorun mieli i byli razem kiedyś, więc no spoko w sumie. Można sobie dopowiedzieć, że nie wiem, że ich rodzice bardzo byli zadowoleni z tej myśli i po prostu trochę ich popchnęli w te relacje, czy coś takiego, nie? A to już jest szósta. No dobrze, niech on tę sonatę tam sobie dogra do końca. Ona zawsze się ubierała w jakieś takie czarne, czerwienie, trochę różowy. Takie klimaty i ona jest przecież tutaj pani policjantka. O, może takie coś. To jest całkiem fajne. Jeszcze może być takie z czerwonym to jest jakaś taka skóra, chyba w ogóle, trudno powiedzieć. To jest oczywiście dla studentów. Zawsze takie coś jeszcze może być też w sumie spoko. Wszystkie trzy jej kupię. A co? To mi się najbardziej chyba podoba Mimo, może taki dekolt i w ogóle. Taka dziunia. Może być. Dobra, Jasper, proszę się przekręcać. Punktu umiejętności nie zdobyłeś, ale wskaźnik masz całkiem ok. Póki będzie dorastanie bez problemów, to spoko. W przypadku przechodzenia w nastolatka to nic nie zmienia, czy jest zielony, czy jest złoty, czy jest platynowy. Oprócz tego powiadomienia. A co mnie to interesuje. Nie czytam tego przeważnie w ogóle. No dobra, widzę, że przekręcać się nie chcesz, więc może nauczymy cię punktu gotowania. Skoro masz mieć założenie rodziny, to gotowania pewnie będziesz chciał się uczyć. Proszę nie bić siostry. O? Tak właśnie myślałam. A zaraz, czy. Yy, bo Elena już ma jakieś umiejętności całkiem. No właśnie. Charyzmę ma dość, dość dobrze rozwiniętą, więc już myślę, że tak. Już zdecydowanie będzie yy, się kwalifikować na charyzmatyczną. O, jaki słodziak! No nie mogę. <grytanie> Także możemy mu ustawić, że będzie go kręcić charyzmatyczność. To wtedy pięknie się to będzie spajać. W sumie charyzmatyczność i rude włosy, jak będzie lubił. To już będzie całkiem, całkiem. To w sumie możemy zostawić, bo bardzo możliwe, że yy, ona nie będzie jakoś gotować, przynajmniej na razie. Yy, no dobra, no i założenie rodziny. To on będzie chciał po prostu gotować. <grych> teraz to już w sumie nie musisz się tego uczyć, bo już nawet nie chcesz. Co ty masz jakieś. kurde, delfiny? Jaki słodziaczek! Bardzo do taty podobny, ale jednak taki śmieszny. Myślę, żebym mu może zmienić tę fryzurę teraz, żeby już, już tak bardzo podobny do tego taty nie był. Nos ma po mamie, bo to nie jest nos z pierwszej twarzy. Zresztą no, takie dysproporcje trochę są między nosem i oczami i tak dalej. E, usta nie jestem pewna w sumie, no ale taki troszeczkę się zmieszał. I to mi odpowiada. O, takie włosy zainstalowałam. Kurcze, nawet fajne. Takie poczochrane strasznie. W sensie tak na górze tutaj dziwnie dosyć to wygląda. Ale ogólnie całkiem, całkiem. To niby przerobione te w sumie z podstawowej gry, takie właśnie z tymi, z tymi pejsami. O, jeszcze takie strójki sobie zainstalowałam ostatnio. W ogóle mam trzech chłopaków, którzy mają brązowe włosy i jasno oczy. Co, co tu się w ogóle narobiło? Bo jest Morgan, jest Iris, jest Jasper. Co prawda Jasper jest sporo młodszy od tamtych, ale nadal jakby dziwne. Nie może za bardzo mieć takiej fryzury, która poszerza mu twarz. Bo on już i tak... Ma te oczy dosyć szeroko rozstawione i tak, taką ma szeroką tę buźkę w sumie. Jak na dwójkę zwłaszcza. W tych wyglądał spoko, w tych wyglądał fajnie też. Um, jeszcze w których tutaj chyba wyglądał dobrze, ale nie mogę. O. Te konwerty strójki są takie. Takie, takie, takie z wysokim czołem strasznie i rzadko ich używam, bo, bo na mało którym simie one dobrze wyglądają. O, jeszcze są te, też są, te są bardzo fajne, ale one są strasznie ciemne. Ja nawet myślę, czy sobie ich nie edytować i czy sobie ich nie rozjaśnić. Niektóre mają po dwa kolory, że można sobie wybrać odcień brązu, a niektóre, albo nawet i trzy, a niektóre nie mają niestety i, i są często za ciemne albo za jasne. Nie no, w tych wygląda w sumie spoko całkiem. Chyba temu zostawię, no bez kitu. Nowych włosów sobie od razu użyję. Jaki bubuś. On od, od początku samego był bubuś i już zostanie bubuś, bo jest taki o. Z tego, co widziałam w regale, to ona jeszcze nie napisała w końcu tej książki o stokrotce. W sensie nie ma żadnego takiego tytułu, który by na to wskazywał. Co jest dziwne w sumie, bo wydawało mi się, że ja już napisałam to, ale to jest ta pitoszkowa książka, więc to musimy nazwać jakoś inaczej. Nie wiem, niech będzie. Dobrze napisałam? Jakoś dziwnie mi to słowo wygląda. E, niech będzie. W sumie to chyba się oddzielnie pisze. Nie wiem. Nie jestem pewna. <grytanie> e, e, niech będzie razem napisane. Jak coś, to, to taki zamysł artystyczny, no nie? To niech będzie jakaś taka książka o pitoszkach. Taka z y, jakąś tam personifikacją i w ogóle, nie? <grytanie> A może ona napisała tę książkę tylko, że. Dlatego, że oni mieli same komórki, to nie dostała telefonu. I jak nie dostała telefonu, to nie dostała książki. Może? Mogło tak być. O, no i fajnie. Yy, Julka. Ale wiesz, że to nie jest twoja rodzina? Ona się bardziej przyjaźni z obcą córką niż ze swoją. Co tu się w ogóle zadziało? O, i to będą te, i to będą pitożki w kosmosie. No dobra, ci się tutaj nagadali na tej kanapie. Znowu mieli praktycznie zerową relację, a teraz się przyjaźnią. Właśnie o to mi chodziło. Bo Kuba chce być tutaj super popularny, więc jak tylko ma okazję się z kimś się zaprzyjaźniać, to dobrze by było, żeby się zaprzyjaźnił ze wszystkimi ludźmi, którzy jakoś go tutaj blisko otaczają. No może nie z panią włamywaczką akurat. A może zrobimy sobie synchro barabara, skoro tutaj o, o, obie pary akurat w jednym momencie w miarę się kładą. To zrobię na pauzie w takim razie, żeby dosłownie równo było, chociaż oni pewnie i tak nie zrobią tego równo, ale no, to prawie jak pływanie synchroniczne. No, mówiłam, że nie zrobią tego równo. I nawet nie wiedzą, że tam po drugiej stronie domu to samo się dzieje. No jęki były tylko po jednej stronie domu. Tylko w prawym uchu usłyszałam. No cóż. I musicie mi uwierzyć na słowo, bo właśnie sprawdziłam i domyślnie miałam w OBSie wyłączony dźwięk z gry. Podał wszystkim zapiekanki i sam jeszcze płatki sobie musi robić. No frajer. Kuba ma wolne, ale Kuba też ma coś tam do nauczenia się. Dobrze by było mieć szachy. Tutaj jest najwięcej miejsca na szachy. Tutaj były szachy, ale ja je sprzedałam, żeby tam dom trochę mniej kosztował, czy coś tam. Ale teraz myślę, że możemy sobie spokojnie wstawić. Czy takie będą pasować? Nie ma różowych. Są takie jasne, ale nie, może dopasujemy bardziej do tego regału w sumie. O! Jasper dostał stówkę od babci. Podoba mi się, że Castor w tej. Stylówce na mima nadal ma swoje okularki. On się nie rozstaje z tymi okularkami. Jaką wy macie? Aha, wy też już jesteście w ogóle besties. Kogo ona przeprowadziła? A, Klimka. O nie. Jego jeszcze nie widziałam w tej rozgrywce. Jego rodzice ciągle gdzieś tam łażą i ciągle z kimś albo się przyjaźnią, albo coś, a jego jeszcze nie widziałam. Takie same przyćpane oczka ma jak Elena w sumie, i ten sam kolor nawet. Po co ci porady dla par? Ty masz 10 lat. Okej, okay, no i o Tomas. O boż. Pizza. Zjedzmy tę pizzę w końcu. No dobra, dwa dni do urodzin młodych, więc tura jest zakończona. I od następnej tury też sobie zapiszę to, bo pewnie zapomnę za ten jakiś czas, za te kilka tygodni. Żeby od następnej tury zacząć rzeczywiście już. Próbować skłócić te dziewczyny, bo to nie może być tak idealnie, że wszyscy się ze wszystkimi przyjaźnią tutaj, no. Zobaczę, czy w ogóle one jako dzieci mogą jakąkolwiek niemiłą interakcję wykonać między sobą? Tak średniawo raczej. Więc nie wiem, niech na przykład... Hmm, Jakieś rozmowy prowadzą tutaj na temat zainteresowań, na przykład, albo jakiś badmaut, albo coś, to wtedy może rzeczywiście jakaś tam negatywna interakcja będzie. Jak będą nastolatkami, to zdecydowanie większa będzie tutaj, większy wybór. Dużo łatwiej byłoby wcześniej robić im niemiłe interakcje, i żeby one się nigdy nie zaprzyjaźniły, to wtedy, jakby im się poprawiała relacja przy rozmawianiu, przy jedzeniu, to. W ramach tego, by im się zrobiło z dwie negatywne interakcje, no i to by się tak wyrównywało. A, a jakby się chociaż troszeczkę nie lubiły, no to wtedy już z automatu by były niemiłe dla siebie, więc to, to by już ten. To by już samo po prostu się działo potem. A tak jak się przyjaźnią, to to już będzie dosyć trudne, żeby je nagle skłócić. Ale postaram się. Po prostu wyrosną z tej przyjaźni. Jeśli będzie to wyjątkowo trudne, to nawet od biedy mogę im ustawić po prostu relacje jakimś insimenatorem czy coś, e, też w sumie czemu nie. Troszkę przyoszukać. Czy ty naprawdę... Boże. No i zepsuł. Dobrze, kupię wam... Co wam kupię? Macie, kurde. Proszę nie psuć. To drogi sprzęt. O, no dobrze, bardzo dobrze. Należy mu się ochrzan. Ona tam pracę swojego życia ma na komputerze, a ty jej psujesz, no wiesz co? Do grania masz konsolę. Konsolę sobie psuj. Kastor, Castor, spadaj stąd! Ty tu nie mieszkasz. No dobra, to ostatecznie zrobimy o tej stokrotce. O, taka przygoda. I będzie to romans. A nie ma ikony szpadla? Nie ma chyba. To smutne. To jest historia o wędrówce. Psyf. No dobrze, to będzie tyle na dzisiaj. Zaraz sobie zrobię wszystkie potrzebne mi notatki na następną turę. I jeszcze czekają nas studia, więc w sumie tak nie do końca. Tura jest zakończona, w sensie cała w całym mieście. Eee, bo no tak trudno powiedzieć w sumie, czy te studia są na koniec tury, czy na początek tury, bo właściwie nie ma to większego znaczenia. Także będzie jeszcze to, jeszcze się zastanowię, kto yy, w ogóle pójdzie na te studia, a kto nie. Eee, no, a później to już dorosłymi będziemy grać od następnej tury, nie? I będziemy się starać zwiększać populację. No tak jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, zmuszałam I widzimy się w następnym. Pa!